Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym poradniku z formacji FIFA. Widzę, że lubicie oglądać te odcinki, więc stwierdziłem, że czemu nie pokażę Wam kolejne formacje. Dzisiaj mamy 3-5-2, więc coś dla fanów graczy trójką z tyłu. I dzisiaj opowiemy sobie o formacji ofensywnych i bardzo ofensywnych, to znaczy ofensywnej, czyli tej takiej w sumie domyślnej, ale z lekkim nastawieniem do przodu. Oraz z super ofensywną, czyli z dużym pressingiem, już jak trzeba gonić wynik i tak dalej, pokażę Wam, z czego ja korzystam. Na pierwszy strzał leci formacja właśnie 3-5-2 wersji ofensywnej, gdzie już Wam mówię, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ułożenie. Najlepiej jest mieć skład taki, gdzie widzicie, ja mam Essiena jako mojego DMF-a i ten DMF równie dobrze nadaje się też do grania jako środkowy obrońca. Jeżeli nie macie takiego pomocnika, jeżeli na przykład macie dwóch środkowych pomocników, a nie trzech takich jak ja, bo ja mam jeszcze Renato Sancheza i Gendoziego, dlatego to mi się tu sprawdza, to gdybym nie miał na przykład Renato Sancheza, Essien leci tutaj, Gendozi leci za Renato Sancheza i któryś z bocznych obrońców wraca do tyłu, w tym przypadku byłby to Hakimi, bo Roberto Carlos dla mnie trochę lepszym zawodnikiem jest do przodu, bo to będzie nasz wahadłowy, on będzie troszkę do przodu, trochę do grania z tyłu, dlatego na przykład jak macie, nie wiem, Mendiego albo kogoś takiego, wiecie, jakiegoś takiego bocznego obrońcę, który raczej jest typowo defensywny, on tutaj będzie pełnił rolę tego trzeciego środkowego obrońcy, natomiast od razu mówię, że lepiej sprawdza się właśnie jakiś dobry DMF jako ten trzeci środkowy obrońca, ale taki naprawdę, wiecie, i przede wszystkim z pracowitościami, wysoka pracowitość w obronie, nie dawać kogoś na CBK, który ma średnią albo niską, bo już wtedy życzę powodzenia. Oczywiście też szybki zawodników, najlepiej z przodu naszych napastników. W moim przypadku Messi jest na AMF-ie, ale jak będę wymieniał Messiego, to właśnie na kogoś, kto ma też 5 gwiazdek słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek na tego AMF-a. No i teraz, jak to wygląda, jeśli chodzi o moje wytyczne? Tutaj poza w zasadzie obieganiem, jeśli chodzi, no bo obieganie to jest tak samo jak do bocznych obrońców, taka standardowa sprawa, jeśli chodzi o to, jak oni mają się ustawiać przy rozgrywaniu piłki, to nic tutaj nie dałem specjalnego. Oczywiście mamy też krycie środka w przypadku Gendoziego, a nie wiem czemu nie miałem krycia środka w przypadku Renato Sancheza, już to przy okazji naprawiam, widzicie, dzięki Wam i temu, że kręcę ten materiał. Zauważyłem to, nie miałem żadnego pojęcia czemu mi się to nie zrobiło i tak samo Renato powinien mieć przecina linię podań, przepraszam, nie zrównoważone. Gendozi ma to dokładnie to samo, przecina linię podań, krycie środka, zostawaj z tyłu. Zrównoważony atak, zostawaj z tyłu. Tego bardziej defensywnego oczywiście na zostawaj z tyłu, tak? Roberto Carlos, wracaj do obrony, wbiegaj za plecy obrońców. Czyli on będzie Wam chodził jak taki box to box, a na skrzydę, czyli w ten i nazad tak zwane. Do tyłu i później wbiegaj za plecy. I tak trochę staminy musi mieć ten wasz boczny obrońca, czy też skrzydłowy, dokładnie to samo. Z prawej strony, jeżeli chcecie, możecie też zrobić taką fałszywą formację z czterema obrońcami, czyli na przykład Hakimiemu dać wracaj do obrony, a z drugiej strony na przykład zamiast Roberto Carlosa, by dać jakiegoś, nie wiem, skrzydłowego typu Vinicius Junior i jego bardziej, jemu nie dawać, żeby wracał do obrony, żeby on tam stał i na niego na przykład spamować, tym że wtedy głównie nastawiacie się na atak jedną stroną, czego no, co jest dosyć chyba proste i przewidywalne do obrony, tak? A tutaj jednak z dwóch stron to przychodzi. Dlatego to jest też ofensywna formacja, bo jak was przeciwnik skontruje, to broni się tą trójką i jeszcze ewentualnie DMF-em, zanim wrócą wasi boczni obrońcy. Messi, zostawaj z przodu. W pole karne przy centrach, no to zależy, no ten Messi czasami gdzieś tam tą nogę wsadzi, więc ja mam tak to ustawione. Trzymaj się środka, a napastnik, trzymaj się środka, też drugi napastnik, natomiast różnica między nimi, na jednego dajecie zostawaj z przodu, na drugiego dajecie wracaj do obrony. Co to powoduje? Że mamy taką wymienność, którą często w różnych formacjach stosujemy. Nasz napastnik się cofa i to zauważycie, Mignola cały czas lata gdzieś na 40 mecze, aż się zastanawiam właśnie, czy nie wrzucić tego na Eusebio, żeby to on się tak wracał, a Ginola zostawał z przodu, bo Ginola ma trochę słabszą staminę po prostu. Natomiast Ginola wraca, jakbyście na przykład w tym miejscu mieli jakiegoś napastnika typu Hulit albo Firmino w tej swojej wersji, wiecie, w tej 89, gdzie on jest niby napastnikiem,
idealna rola na to miejsce. On się wraca, robi wam takiego fałszywego pomocnika, który jeszcze wam pomaga w obronie, a później napiernicza do ataku. W tym czasie Eusebio ma już ustawione w biegiej za plecy obrońców. W przyszłym tygodniu startuje Ekstraklasa Games, jeśli chodzi o transmisję na Polsacie Sport. Zobaczycie sobie, już wam mogę zaspoilerować w bodajże drugim odcinku, czyli za dwa tygodnie, że ten motyw z tym Eusebio, który ma wbiegać za plecy obrońców w tej formacji, powoduje, że gdy przejmujecie piłkę, to on nagle jest taka strzała i możecie bardzo często skorzystać z tego i zagrać L1 trójkąt mu na łeb, jeżeli macie tam Eusebio, Ronaldo, Mbappe, kogokolwiek. Więc to jest fajny motyw, a Messi również się do tego podłącza, czyli ten Messi robi tak naprawdę, to jest wymienność pozycji taka, że Ginola tak naprawdę pełni rolę u mnie AMF-a i napastnika na przemian z Messim, w sensie na zmianę. Więc dlatego też Messi powiedziałem, że normalnie bym miał tutaj zawodnika 5 gwiazdek słabszej drogi, 5 gwiazdek sztuczek, no i czasami mam Ginola, często wchodzi na jego miejsce. I to jest jeśli chodzi o wytyczne, natomiast jeśli chodzi o taktykę, zrównoważony 45 szerokość, 55 głębokości, no to jakieś specjalne ustawienia, nie są długie piłki, wybieganie do przodu. W przypadku straty narażasz się na kontrę, tak jak mówiłem, troszkę bardziej ofensywna formacja, ale to daje naprawdę dużo możliwości w ataku. Jeżeli gracie z kimś, kto się broni i autobus generalnie, macie szybką obronę, warto zaryzykować, pójść trochę bardziej właśnie tą formacją do przodu, wtedy go osaczycie, bo będziecie mieli nie dość, że skrzydłami, to jeszcze macie trzech w środku, bo macie dwóch napadziorów i AMF-a i jeszcze jeden środkowy pomocnik wam pomaga przy tym. Osaczycie go i go rozklepiecie, to wam gwarantuję. Zagęszczanie szesnastki na piątkę, okej, to jeszcze nie jest, można dać na szóstkę, jak ktoś się pewnie czuje trochę, jeśli albo woli bardziej atakować, ja jednak mimo wszystko aż tak nie ryzykuję. Szerokość 65, co właśnie powoduje, że jak ktoś się tam gęści w środku, to jak nie mamy gdzie zagrać, przerzut w moim przypadku do Carlosa albo do Hakimiego, bardzo często z tego korzystam, że taką długą piłę na skros, taką jak Beckham kiedyś grał, zagrywam. I sobie rozciągam mojego rywala. I teraz to samo ustawienie, ale z innymi wytycznymi taktycznymi. Jeżeli musimy gonić wynik, nasz przeciwnik zaczyna grać na czas, a jest 15 minut do końca, 10 minut do końca, wrzucamy takie ustawienie, nieustanny pressing, wszyscy nasi zawodnicy wychodzą do przodu, szerokość zdajemy na 50, czyli troszkę szerzej niż poprzednio, dlatego, że nasz przeciwnik będzie chciał grać do rogów, do boków, po to, żeby ten nasz pressing jakoś ominąć, dlatego nasi zawodnicy ciutkę szerzej muszą stanąć. Raczej rzadko ktoś kieruje wtedy piłki do środka. Chyba, że się bardzo dobrze gra i się pewnie tym czuję i potrafi się dobrze zachowywać szybko z piłką, to będzie tak robił i wtedy mamy problem. No ale trzeba zaryzykować. Głębokość 70, idziemy już wysoko. Szybkie konstruowanie akcji, bo jak przejmiemy piłkę, to zależy nam na tym. I wybieganie do przodu, czyli narażamy się na statę piłki, bo idziemy do mocno, ale to połączenie powoduje, że jak odzyskamy piłkę, to nasi zawodnicy, którzy są w pobliżu, automatycznie strzała do przodu, co nam daje szansę na szybkie wykorzystanie jakiejś straty podczas tego pressingu. Szerokość 55, zagęszczanie 16 już na 7 kresek. Oczywiście rzuty rożne i wolne dalej na jedną kreskę, no bo możemy korzystać z glitcha przy rzutach rożnych wtedy. Natomiast już czytałem, że za niedługo wyjdzie aktualizacja, już za niedługo będzie na PC-tach, a pewnie później na konsoli, gdzie troszkę inaczej ci zawodnicy będą się przy tej jednej kresce ustawiali, więc pewnie za niedługo zostanie to znerfione maksymalnie. No i wytyczne tutaj nie są jakieś specjalnie odkrywcze. Ginola już nie ma żadnego wracania do obrony. Zostawia z przodu tak samo jak było wcześniej. Podstawowe wsparcie obrony, czyli ci nasi skrzydłowi już nie mają, że mają wracać do obrony, tylko bardziej trzymać się tego środka pola. Zrównoważona obrona tak samo w przypadku Gendoziego. W sensie zrównoważona obrona to raz, a dwa zrównoważony atak. Żeby on już też nie zostawał z tyłu, i w zasadzie tyle. To jest, wiecie, to jest, mówię, 10-15 minut, nie grać tym. Ja wiem, że to będzie fajne, jak się od początku zagra taką formacją i będą nasi zawodnicy naparzać przez 90 minut. Nie będą. Stracą staminę w drugiej połowie, od 65 minuty wam wymiękną i jeżeli wasz przeciwnik przetrwa te 60 minut, a to jest do zrobienia, jak ktoś potrafi dobrze grać piłką, to was rozniesie w te 30. Rozniesie was, bo nie będziecie mieli sił przede wszystkim w obronie i w pomocy, będzie was kontrował i robił z wami co chciał. Nie polecam grać tym od początku, natomiast polecam, jeżeli musicie gonić wynik. No i to są dwie formacje.
którymi gram ostatnio, natomiast jak widzicie, ja cały czas różne rzeczy testuję. Wkrótce też wam pokażę formację z 5 obrońcami, ale to gdy będzie 60 tysięcy łapek, nie no, boż, co ja robię. Wkrótce nagram taki odcinek, także jak wam się podobało, zaobserwujcie, właśnie lajkujcie, komentujcie, jak wam się nie podobało. Trzymajcie się. Hej, hej.